Kanał do Diabła z grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue www.perfectblue.pl. Wpadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam wszystkich turbo serdecznie na kanale do Diabła z grami, moi drodzy, a w dzisiejszym odcinku w co teraz gram? Muszę wam powiedzieć, że cholernie dziwnie nagrywa mi się dla was ten format bez, że tak powiem, mojej gęby, którą widzicie teraz na ekranie, ale jeszcze tydzień, półtorej i już będziemy wracali z powrotem do, że tak powiem, dawnego wyglądu odcinków, plus też zamówiłem troszeczkę więcej sprzętu, ale to będzie niespodzianka, tak? No i też myślę, że zobaczycie, że jakość materiałów się poprawi oraz, że będziemy troszeczkę też mogli sobie ponagrywać w plenerze. No, okej, słuchajcie, generalnie rzecz biorąc gram w kilka fajnych gier, jak zapewne się możecie domyśleć. Głównymi konsolami, przy których spędzam obecnie najwięcej czasu, jest Nintendo Switch oraz PlayStation 5. Tak więc, moi drodzy, zacznijmy sobie, pogadajmy o tym, w co teraz gram. Zanim jeszcze w ogóle zaczniemy, a to jeszcze sekunda, słuchajcie, to bardzo was zachęcam, żebyście w komentarzu napisali mi, w jakie gry wy obecnie gracie, tak? Czy wszyscy teraz tłuką tylko Final Fantasy VII Rebirth, czy jeszcze ktoś może gra w jakieś inne rzeczy? No ale dobra, słuchajcie, no polecimy sobie od razu z tym Final Fantasy VII Rebirth, tak? Powiem wam w ten sposób, jak wygląda mój progres w tym tytule. Jestem w chapterze 12, nie wiem, czy tam, nie będę wam mówił spoilerów, okej, może kogoś tam jeszcze nie ma. Jest tam taka walka z bossem generalnie i powiem wam w ten sposób, dostałem od niego z 4 albo 5 razy wciry i stwierdziłem, mówię, kurczę, a dobra, cofnę się, bo tak już troszeczkę zacząłem sobie raszować tę fabułę. Mówię, dobra, cofnę się, polatam po tym świecie, trochę pograinduję, zdobędę jakąś lepszą broń, lepsze materie, no to na pewno go sklepię i bardzo się, kurde, cieszę, że dostawałem od tego bossa w pierdziel, bo bardzo złym pomysłem byłoby raszowanie tej gry. Moi drodzy, jak będę dla was robił recenzję Final Fantasy VII Rebirth, gwarantuję wam, że to będzie recenzja mega długa i taka mega, że tak powiem, dokładna, tak? Taka, która powinna zadowolić tutaj zarówno nawet osoby, które nigdy nie zagrają w ten tytuł, bo na przykład mają Xboxa, nie mają PlayStation 5, no to tak czy inaczej będzie tam wtedy mieli tą grę rozłożoną na czynniki pierwsze, ale to jeszcze musicie trochę poczekać, ponieważ chcę ją skończyć, nie chcę się kompletnie śpieszyć, żeby potem dla was dostarczyć możliwie najlepszy materiał, no ale też nie ukrywam, że nie chcę się śpieszyć z tym tytułem, no bo jest po prostu cudowny, tak? Muszę wam powiedzieć, że myślałem, że Final Fantasy VII Rebirth tak po 30 godzinach już mnie raczej niczym ciekawym, w sensie niczym takim, żebym zrobił wow, nie zaskoczy, a jednak jest zupełnie inaczej. No niesamowite sceny walki, fantastyczne jakieś epickie akcje, fabuła, która muszę wam przyznać, że jest dość mocno względem oryginalnego Final Fantasy VII rozciągnięta, ale uznaję to za plus, tak, no bo możemy naprawdę tutaj tak delektować się tą historią. No i też wiecie, dowiedziałem się, że w grze jest 13 chapterów i przez chwilę miałem takie, a kurde, to co oni w tym kolejnym remake'u pokażą, nie? No bo skoro ten Final Fantasy VII Rebirth jest aż tak wielki, ale wydaje mi się, że gra skończy się w takim momencie, że jeszcze potem będą mogli zrobić kolejną, ogromną, tak więc, a, za 6 lat, słuchajcie, pogramy w następną. No ale dobra, o tym finalu jeszcze. Latam teraz po mapie, ratuję te, ustawiam w sensie przystanki dla czokobosów, walczę z tymi specjalnymi przeciwnikami, staram się zdobyć jak najlepsze samony, gram w karty, w ogóle a propos tych kart, to się jeszcze tam będę wam je wyjaśniał, czy w sensie opowiadał, będę wam też o nich w recenzji, ale przysięgam wam, że jest to pierwsza gra, chyba, no na 99% pierwsza, może jak byłem dzieciakiem, to jeszcze w jakimś RPG-u jakaś karcianka mnie wciągnęła, od której nie mogę się oderwać. Ja nie lubię kart, nawet w Wiedźminie jakoś ten gwint mnie tak nie pochłonął, ale teraz już wiem, że będę musiał to nadrobić, jak właśnie Final Fantasy VII Rebirth. Słuchajcie, no kurczę, raz, że w tych kartach mi się odblokowała jakaś super fabuła, tak, nawet się nie spodziewałem, że to będzie jakiś, wiecie, bardziej zaawansowany wątek fabularny, no są mega wciągające, wręcz uzależniają, ja potrafię rąbać z jakimś przeciwnikiem na przykład 10 razy pod rząd walkę w karty, tak, żeby aż nie wygram, nigdy nie odchodzę od stołu. Co jeszcze?
wypełniam jakieś przeróżne minigierki, bieganie za muglami, latanie na czekobosie i zdobywanie punktów. No cholera, nie spodziewałem się, że ten final będzie aż tak gigantycznym tytułem i ten świat gry jest po prostu niesamowity, naprawdę, słuchajcie, kurczę, nadal uważam to, że będzie to moja gra roku i też jest to dla mnie, tutaj pewnie dla wielu osób będzie taka herezja, no dla mnie nie, uważam, że ta gra, jak mi chodzi w 30 klatkach, tak, to jest to jeden z chyba najładniejszych tytułów na PS5, no może ten Horizon, cholera, no nie wiem, no wiadomo, że te tekstury są, wiecie, różne, w finalu o tym też będę mówił w recenzji, ale sam ten taki design gry, gra świateł, po prostu tak wyglądają nasi bohaterowie, przeciwnicy, przepiękne po prostu lokacje, no niesamowite to jest, nie? Dawno nie miałem czegoś takiego, żeby siedzieć w robocie i myśleć o tym, że kurde, ale bym już pograł w tego finala, ale tak jak wam mówię, kochani, ja się absolutnie nie mam zamiaru tutaj śpieszyć, tak? I chcę ją zrobić na, no może nie na 100%, ale tak wiecie, poczuć, że ten final jest tutaj przeze mnie wyciśnięty prawie do granic możliwości. Zmieniamy klimat, słuchajcie, przechodzimy teraz na Nintendo Switch, gra Anomaly Agent i kolejny zachwyt, jestem totalnie po prostu kupiony tym tytułem. W ogóle to jest śmieszne, bo ta gra generalnie rzecz biorąc leżała na moim, w sensie w moich tam, no nie wiem, na moim Nintendo powiedzmy wirtualnym, wirtualnie sobie leżała już z dobre 2 miesiące i nawet nie odpaliłem, ale kurczę, w końcu to zrobiłem, jakoś przypomniało mi się o niej. No i tak, mamy tutaj grę, w której wcielamy się w agenta anomalii, tak, który musi walczyć z anomaliami czasowymi, tak, no i tutaj ja jestem dopiero na początku gry, więc tak wam mówię, wiecie, o tej fabule troszeczkę bardzo pobieżnie, no troszeczkę czy bardzo, troszeczkę pobieżnie i generalnie powiem wam tak, jest to, słuchajcie, taki mega dynamiczny, bardzo szybki platformero beat'em up ze świetnym systemem walki, takim bardzo zaawansowanym, będziemy mogli trzaskać kombosy, parować ataki, je odbijać strzały od przeciwników, przechwytywać ich broń, naprawdę mega fajna rzecz, do tego bardzo taka stylowa grafika, muszę wam powiedzieć, że tutaj na przykład lokacje w mieście, takie deszczowe, no pixel art jest prosty, szczególnie jeżeli chodzi o wykonanie postaci, ale taki bardzo, kurczę, z charakterem i fantastyczna muza. No powiem wam tak, no kurde, gra, przed chwilą skończyłem w nią grać, tak, bo miałem sobie odpalić tylko na sekundę, aż tam mi się jeden gameplay dla was wyślę, no i gram godzinę, nie? No, naprawdę coś fajnego, bardzo fajne starcia z bossami, taki retrofuturystyczny klimat i ta gra ma dla mnie taką nutkę geniuszu w sobie, jeżeli chodzi o gameplay, jak na przykład mają, ja to często przerównuję ten Handdown, nie? Bo tam, wiecie, to mieliśmy do czynienia z taką strzelanką o bardzo prostych założeniach, a mimo wszystko genialnym w egzekwowaniu tego, tak? Tych właśnie tej prostoty. A tutaj mamy bardzo podobnie, zamiast strzelanki to mamy właśnie taką, wiecie, beat'em upą platformówkę. Kurczę, mega się dużo dzieje, jakieś, wiecie, totalnie chore akcje związane z tymi anomaliami, tutaj nagle przeciwnicy biegają do góry nogami. Dobre, naprawdę zajebiste i na 100% dostaniecie ode mnie recenzję tego tytułu. Kolejna gra, no to tutaj powiem wam, że się mega cieszę, że udało mi się to odpalić akurat na Xboxie i jest to Silent Hill Homecoming. Kupiłem tę grę jakiś czas temu, cholera, nie wiem dlaczego mi się nie chciała kompletnie włączyć, nie? A teraz włączyła się bez żadnego problemu i byłem mega w szoku, że tak się wydarzyło. Powiem wam tak, Silent Hill Homecoming to była gra, którą ja otrzymałem, jak dostawałem, kurde, pamiętam, jak byłem jeszcze tak w miarę młody, Xboxa 360 od chyba matki i generalnie dostałem właśnie go z tą grą, no i powiem wam w ten sposób, wtedy bardzo chciałem tego Silent Hilla pokochać, no bo wiecie, nowa konsola, nowy Xbox, nowy Silent Hill, nowa jakość, ale mimo wszystko no nie podobał mi się przez to właśnie, że nie miał tego genialnego klimatu jedynki, dwójki, czy nawet no dla mnie już absolutnie nie tak genialnej, ale nadal dobrej części czwartej. Ale powiem wam szczerze, że jak wtedy dość mocno hejtowałem tę grę, no i oczywiście ja ją skończyłem te lata temu, już cholera wie ile, generalnie rzecz biorąc teraz jak to odpaliłem, no to spojrzałem na nią dużo bardziej przychylnym okiem. A to też jest spowodowane tym, że no już kurczę, nie robi się takich dobrych horrorów jak Silent Hill, więc wiecie, na bezrybiu i rak ryba. No i generalnie rzecz biorąc powiem wam tak, wiecie jak dla mnie jest z tym tytułem? To jest jak taki zamerykanizowany remake japońskiego horroru. Wiecie, był genialny ten Ring, tak, oryginalny, była też no okej wersja amerykańska, był fantastyczny Oldboy. Była no cholernie taka komiksowa, ale też niezła
wersja amerykańska, oczywiście to w ogóle dwa różne filmy praktycznie, w sensie, jeżeli chodzi o taką jej głębię, taki mały oldboyow topic. No i tutaj jest bardzo podobnie. Jest, kurde, klimat, fajnie to wygląda. Mi się nawet teraz ten system walki podoba, po którym kiedyś mega mocno jechałem. Wiecie, ale nie ma tej głębi, no nie powinni niektórzy przeciwnicy w tej grze występować, jak na przykład piramidogłowy, ale powiem wam szczerze, że myślę, że zrobię dla was taki dłuższy materiał na temat Silent Hill Homecoming, bo kurde, chyba sobie go skończę z takim, wiecie, z świeżym podejściem, tak? No naprawdę nie jest źle, jest mrocznie, trup ściele się gęsto, bardzo fajny patent, że na przykład na przeciwnikach naszych pojawiają się chlasty, jak zostają godzeni przez nas nożem. No ja też znam fabułę, więc wiem, jak to się zakończy i też generalnie rzecz biorąc uważam, że fabuła tego tytułu jest okej. Okay. To jest po prostu, wiecie, problem z tą grą był taki, że oni tam potem nasrali jakichś ludzkich przeciwników, jakiś pierdół, po prostu tych walk było za dużo, jakieś takie były nielogiczne zachowania, na przykład, jak już mówiłem, tam z tym piramidogłowym, ale mimo wszystko to może nie jest dobry Silent Hill, ale cholera, to jest naprawdę niezły survival horror i powiem wam szczerze, jak już tam wiecie, poogrywam te wszystkie finale, siódemki, Stellar Blade, które mamy za rogiem, Aiden Chronicles, 100 Heroes, to może za kilka lat wam zrobię recenzję. Nie no, żartuję, myślę, że recenzja pojawi się wcale nie tak długo, bo tam planuję sobie poświęcić takie moje 2 albo 3 growe dni, żeby dla was ten tytuł skończyć i wiecie, i zrobić z niego materiał. Kurde, nie jest wcale zły ten Silent Hill. Tak jakby ktoś nie wiedział, no to wcielamy się w nim w gościa, który wraca z boja, no i tam brat jego zginął, nie? Wszystko dzieje się w mieście Shepherd's Glen tym razem, a nie Silent Hill. No i moi kochani, na samym końcu, tak, będzie gra, która nazywa się Steel Empire. Jest to, moi drodzy, shoot'em up, tak? Lecimy w prawo stateczkiem i napieprzamy do wszystkiego, co się rusza. No i powiem wam w ten sposób. Gra generalnie rzecz biorąc pierwotnie ukazała się na Game Boyu w ogóle, Advance, nie wiedziałem o tym. Teraz jest w jakiejś zremasterowanej wersji, ale ona była chyba jeszcze starsza niż ten Game Boy Advance. Jest to taki steampunkowy shoot'em up, w którym mamy 2 stateczki do wyboru i możemy sobie strzelać na przykład do tyłu albo do przodu i to jest ten taki, wiecie, tutaj knif. No i to czyni tę grę wielce wyjątkową. A tak poważnie, no to powiem wam tak, no skończyłem ją jak na razie 2 razy. Tam, wiecie, jedno przecież to jest godzinka. Planuję sobie jeszcze w nią popykać i jakbyście chcieli, to zrobię z tego materiał, tak? No kurde, shoot'em mapy chyba każdy gracz tak naprawdę kocha. No to jest taki ten, wiecie, pierwotny gameplay, który wszyscy raczej, niezależnie od tego, jakie macie ulubione gatunki, no to nie, chyba nie powiecie mi, że jak bym wam dał automat z grą i tą, wiecie, wielkie guziory, ten kontroler gigantyczny i byście grali, to byście się nie cieszyli. Ja bym się cieszył. W ogóle kocham arcade. No i to chyba byłoby na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Dajcie mi znać, jeszcze raz wam o tym przypominam w komentarzach, w co wy gracie. Jeżeli byście zechcieli wesprzeć moją pracę na Patronite, to będę mega mocno wdzięczny. To bardzo przyspiesza, że tak powiem, tworzenie przeze mnie odcinków. Możecie również wesprzeć mój kanał na YouTube. Będę turbo wdzięczny. A jeżeli nie chcecie tego robić, tak, nie chcecie rzucić piątaka dla diabła, no to kochani, bardzo was proszę o nieprzewijanie reklam, ponieważ w ten sposób, że tak powiem, mogę sobie na tym kanale coś tam zarobkować, a jeżeli te zarobki mi się zwiększają, no to wtedy mogę mniej pracować i dla was więcej nagrywać, tak? I to jest taka sytuacja win-win. Tak więc słuchajcie, no leci reklama, to weźcie tam ją, ściszcie, idźcie, nie wiem, umyć rączki albo wyczyścić kuwetkę po kotkach, cokolwiek. No dobra, kochani, widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku. Do diabła z grami, na razie, cześć!